Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski w kolejnym komunikacie sadowniczym, tym drzewiastym. 12 kwietnia 2023 po Wielkim Tygodniu. No i teraz okazało się, że jest bardzo nerwowo, bardzo gorąco, coraz liczniejsze telefony z Państwa strony, no i z bardzo różnym wykonaniem. Tak jak podejrzewaliśmy, w roku trudnym wielu z Was nie wykonywało jeszcze pierwszych zabiegów ochrony, co jest naprawdę bardzo niepokojące i niebezpiecznie, zważywszy na to, że te infekcje w okresie świątecznym, zwłaszcza w okresie Wielkiej Soboty się pokazały. Zarodniki parchal latały, no i można powiedzieć, że mimo, że było nie tak jakby nie parchowo, że tak powiem, pogodowo, to do tych infekcji dochodzi. Natomiast powierzchnia blaszek liściowych u Was jest różna, więc te słabe infekcje, które zostały odnotowane, wcale nie muszą nam dokuczać. I teraz co możemy zrobić? Nie bardzo możemy się cofnąć tak daleko. Nie jest to czas na stosowanie pirymetanilu, nie jest to czas na stosowanie preparatów układowych, nie jest to czas na stosowanie, nawet bym powiedział w tej chwili, dodyny, bo my do końca nie wiemy, jak bardzo zainfekowaliśmy nasze sady parchem. Zaraz po świętach był czas na to, żeby sięgnąć po dawki interwencyjne ditianonu, czyli dynamodelan. Z każdym dniem to jest już przestarzała wiadomość. No i teraz czekamy, aż będzie trochę cieplej i aż będzie wiadomo, co z tym fantem zrobić, kontynuując ochronę zapobiegawczą w oparciu o nawet środki miedziowe, albo Delan w zawyżonej bądź niezawyżonej dawce, czy Dynamo z racji tego, że są to produkty oparte na tej samej substancji aktywnej. Natomiast później, bliżej kwitnienia, będziemy widzieć, czy coś nam dokuczyło i czy musimy zabiegi wyniszczające robić. Najprawdopodobniej tak. Do tego, co możemy dołożyć? No, pokazała się nam mszyca, więc zabiegi przeciwko mszycy powinny być wykonywane za jednym zamachem. Pamiętajcie, że w sadach jest coraz więcej rzeczy kwitnących. Natomiast jeżeli chcecie zrobić w oparciu o preparaty silikonowe czy o olej parafinowy, a są to coraz lepsze czasy z uwagi na to, że przędziorek z jaj się też już kolejne wydostają, także nie tylko chmielowiec, ale i owocowiec. Co mnie bardzo zdziwiło na pędach dzisiaj oglądanych, takie małe chodzące przecinki jako pordzewiarzia błoniowy też są już widoczne, więc no trochę wydawałoby się za wcześnie, a chodzą. Do tego żółte jaja miodówki gruszowej, bardzo charakterystyczne, podłużne, żółte, nawet świecące jaja. Jest tego bardzo dużo. Nie było widać nawet dużo miodówki, natomiast jaj się skądś wzięły. I to używając olei parafinowych można dosyć mocno ograniczyć, także do tego dokładamy mszyce i inne drobne szkodniki. Jeżeli chodzi o nawożenie i wzmocnienie, to w przypadku jabłoni Improver, bo jesteśmy po mrozach. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, to preparaty cynkowo-borowe na tym etapie możemy jak najbardziej zrobić, Prohorti ZNB. Ci, co korzystają z technologii Avalon, wiedzą, że zbliża się czas Avalonu mysie ucho zielony pąk, albo już jest, ale ci, co nie zastosowali jeszcze start wegetacji, to mogą start wegetacji zastosować z Delanem, a mysie ucho zielony pąk zrobić później z miedzianem, jeżeli pogoda będzie stabilna. Jeżeli będzie zdradliwa, to sięgamy z powrotem dalej po dalsze sprawy. Bawełnica korówka jeszcze na pniach, to co widać, to jest zeszłoroczne. Najczęściej one są już puste. Nie widzę jej, żeby ona chodziła już na tym etapie, albo jeszcze bliżej kwitnienia, bądź po kwitnieniu pewnie będzie uderzenie z jej strony. O gruszy wspomniałem, miodówka gruszowa jest aktywna i te jaja będą lada moment baraszkować na naszych pędach, może nie jaja, ale to, co z nich wyjdzie. Więc jak nie preparaty olejowe, to lada moment Siltak Kapak bądź połączenie tego z pretroidem będzie dobrym rozwiązaniem. Patrzymy oczywiście na rejestrację, żeby tu grzechu jakiegoś nie było. Improver tak samo, jeżeli mówimy o regeneracji poprzymrozkowej, to. Morela
Morela. Kwitnie nam jak zwariowana morela. Co prawda wiele osób z Was donosi, że te kwiaty spadają w całości, że bardzo duże są straty. Natomiast ja uważam, że w latach trudnych, jak mniej zostaje, to tym bardziej o to trzeba się starać. Będą duże, ładne i może trochę lepszych pieniądzach, nie będzie nadprodukcji. Ja tych strat nie widzę aż tak wielkich, natomiast nie każdy sad pachnie, nie każdy sad nektaruje. Tam widzimy to po pszczołach albo po zapachu, jak jesteśmy. A to też o czym świadczy, że ta kondycja kwiatów nie jest taka, jak trzeba. Możemy to zabezpieczać od brunatnej. Ja bym sięgał na tym etapie, z uwagi na to, że mówimy i o szarej pleśni, i o brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych, jakimiś dobrymi rozwiązaniami. Morela nie ma zbyt wielkich możliwości stosowania. Możemy owszem sięgnąć po preparaty miedziowe, ale uważam, że są za słabe na taki moment. I tutaj Switch czy Society, jak to woli, to takie rozwiązania uważam za bardziej uniwersalne i mocne na tym etapie. Jeżeli chodzi o wiśnię, to ona pomalutku startuje. Preparaty miedziowe jak najbardziej są w moim odczuciu wystarczające. Natomiast jeżeli chodzi o czereśnie, tu już jest troszeczkę większe zróżnicowanie. Większość odmian bym zostawił dalej, albo nawet wszystkie zostawiłbym jeszcze na preparatach miedziowych, natomiast zanim wysłuchacie komunikatu i zanim weźmiecie się, jeszcze Was weekend zastanie i będzie to początek tygodnia, to być może jeszcze przed następnym komunikatem trzeba będzie pomyśleć o czymś więcej. Tak samo nawożenie cynkowo-borowe bądź Avalon, także Improver jako stymulacja i tutaj wielkich różnic nie ma. Śliwa, ta sama sytuacja jak w czereśni i wiśni. Tutaj jeszcze nam nic nie galopuje, nic nie kwitnie, więc robimy delikatną ochronę preparatami miedziowymi. Możemy pomyśleć także o siarce, jeżeli chodzi o śliwę, z uwagi na to, że ona jest uwielbiana przez pordzewiacza śliwowego. A preparaty siarkowe mają tą cechę, że ograniczają pordzewiacze. No a dzisiaj mam tyle. Dziękuję bardzo.